Ulubiony temat Patryka, czyli stare wojskowe ciężarówki. Znowu znalazł jakieś dwa stare złomki, które wam zaprezentuję. Dzisiaj nagrywamy Ziła 157, czyli taką ciężarówkę, która wygląda jak rodem z horroru. To jest w ogóle auto marzeń i auto z budą, która najbardziej mi się chyba podoba i przez wielu też ludzi jest uważana za najładniejszą budę, jaką jest w stanie z tamtych lat, czy nawet z tych lat ciężarówek wydobyć. Ale prezentację zaczniemy od pewnego młodego kierowcy, mechanika, bo wiąże się z nim ciekawa historia. Kiedyś napisał do mnie, że właśnie grzebie przy jakiejś terenówce, ale potrzebuje narzędzi, więc wysłałem mu taki zestaw. I udało mi się co prawda nie zgubić chyba nawet więcej niż trzech narzędzi, więc jest sukces. I proszę bardzo, to był bardzo dobry pomysł, dlatego że właśnie tymi narzędziami grzebał przy tym samochodzie, o czym zaraz opowie. I dzisiaj cały ten materiał jeździmy tylko i wyłącznie po prywatnych łąkach, poza drogami publicznymi, bo właściciel tego Ziła ma 15 lat. Ale największa ciekawostka jest taka, że właśnie on sam go naprawił, wyremontował i doprowadził go do takiego stanu, że bez wstydu można nim jechać naprawdę wszędzie. Motoryzacją zaraził mnie ojciec od tak w zasadzie małego dziecka, odkąd miałem pierwszy motorek na kosiarce i ojciec miał gazika, jakiegoś małego kładzika, to od tamtąd się zaczęło i zostało aż po dziś. Całkiem sprawnie jeździ ten Ziu. Dosyć jak na swoje lata, powiem ci, że nie jest źle. Właściciel drugiej ciężarówki, jak widać, jest już człowiekiem bardziej dojrzałym, ale nadal ma w sobie coś z dziecka. Skąd się bierze pasja do ciężarówek terenowych? Z dzieciństwa. Tak? Takie duże zabawki. To jest Ziu 157, ciężarówka z napędem na 6 kół, z dołączanym przodem. Reduktor, mechaniczna wyciągarka, CPK, czyli centralne pompowanie kół z kabiny. Było, może nie nazwijmy, dużo roboty przy nim, ale były do zmiany świece, ustawienia zapłon, rozebranie gaźnik i wyczyszczenie, ogarnięcie CPK i inne naprawy podstawowe dotyczące auta, które ma ponad 60 lat. Czyli tak naprawdę cały układ paliwowy, cały układ pneumatyczny, cały układ zapłonowy, wszystko było do roboty. Dokładnie. Bo tak naprawdę poza tymi układami, które naprawiałeś w tym pojeździe, to już nie ma za wiele technologii. No, na szczęście jest to dosyć toporna konstrukcja i nie wymagająca napraw elektrycznych ani elektronicznych. Nie zdążyłem jeszcze nic zepsuć. Co się może zepsuć? Nie wiem, wszystko jest tak przewymiarowane, że chyba kierowca. Na czym teraz jedziemy? Teraz jedziemy na reduktorze, na 3 atmosferach. Oczywiście z przednim napędem. Ale to widać, że chyba to już jest koniec możliwości. Lepiej się wycofać. Rosjanie zaczęli budowę tych samochodów w latach 60., a wcześniej te wozy nazywały się ZIS, bo to był zakład imienia Stalina, potem imienia Lichaczewa. Generalnie można powiedzieć, że jest to swojego rodzaju kopia, tudzież rozwinięcie amerykańskich ciężarówek typu Studebaker. Czyli tak, rama z ceowników, 3 mosty napędowe, mamy silnik dolnozaworowy, 6-cylindrowy, skrzynia redukcyjna, napęd na wszystkie koła, bo jak powiedziałem, wszystkie mosty wiodące. No i to jest taki ogólny zarys. Auto było tak proste i tak niezawodne, że produkowano je parę lat dłużej niż jego następca, czyli Ziła 131. To jest dziwne, bo produkcję skończono dopiero w 1992 czy 4 roku, nie pamiętam. Po tym jak już miałem kilka wynalazków typu budgie, motocykle i inne, to zacząłem szukać po jak największej linii oporu. Tak jak mój ojciec idzie w większe sprzęty, to też postanowiłem kupić sobie coś, co będzie dawało większe wrażenia, większe klucze i więcej problemów. Silnik 5,5 litra, dolnozaworowy, na gaźniku oczywiście.
Z tego co czytałem, 110 koni, ile zostało, to zostało. Zruszamy oczywiście z dwójki jest ruszanie, ponieważ jedynka jest biegiem terenowym, można by powiedzieć, nawet bez reduktora. Jest naprawdę wolna i ja tutaj zawsze ruszam z dwójki i nie trzeba naprawdę ani jeździć na sprzęgle, ani szarpać z gazu, ani nie dławić, ani nic. Jak na ciężarówkę, która ma ponad 60 lat, prawie 70, to naprawdę, co prawda nie mamy nic, żadnej zabudowy z tyłu, naprawdę radzi sobie znakomicie, czuć, że nawet z trójki przyspiesza jak na ciężarówkę, która waży w tej chwili ponad 4, może pod 5 ton. Silnik jest kopią amerykańskiego silnika Mercury, podobno było, jest to lustrzane odbicie. Silnik, jak powiedziałem, produkowano tych samochodów od 1992 roku. W USA skończono produkcję tego motoru parę lat wcześniej, bo jest to silnik niezawodny, cichy i przede wszystkim niezawodny. Był stosowany w agregatach prądotwórczych. Jest niziutki, jak widać. Całe podwyższenie tej zabudowy wynika z gaźnika jego filtra, bo jest to wielkiej wysokości. Tu jest dostawiona, czego nie mieli Amerykanie w swoich Studebakerach, sprężarka do centralnego pompowania kół dwutłokowa, bardzo wydajna, no i oczywiście wysoka chłodnica. To jest silnik sześciocylindrowy rzędowy, tak? Rzędowy sześciocylindrowy, tak. Silnik na początku bez ssania, tylko chodził z saniem. Bez ssania strasznie przerywał, dławił się, nie chciał dodawać gazu, więc na początek zdjąłem gaźnik i kompletnie go rozebrałem i wyczyściłem kompresorem, co nie do końca dało nic. Potem się okazało, że ma nieoryginalne świece, a tak jak mówił mi ojciec, nieoryginalne świece w ruskich sprzętach to nie będzie chodzić, dlatego udało mi się kupić nówki sztuki, świece oryginalne rosyjskie i zaczął normalnie jeździć i działać bez ssania. Okay. Tu nie wraca? Aha, przyciął się, spokojnie. A to się, tak, rozrusznik się przycina? Energicznie. Kopnąć go? Najpierw kopnij energicznie. Nie wraca. Już immobilizer jest zamontowany, tylko mnie słucha. Zgaś go. O co chodzi z tym rozrusznikiem? Nie ma wyłącznika elektromagnetycznego, przez niektórych nazwaną Bendixem. Fajna rzecz, bo nie ma się co zepsuć, nie ma się co zalać w wodzie i jedna element mniej do zepsucia. Czyli jest fizycznie cięgło, które spina rozrusznik. Jest tam taka stopka i palcami prawej nogi nad pedałem przyspiesznika naciskamy to i uruchamia to system dźwigni i załącza prąd na rozrusznik. Prąd do rozrusznika, dokładnie tak. Dobra, jest. Okej, czyli wszystko mamy okej. Jeszcze dwójki. Dobra, dwójeczka. O, faktycznie trzeba się trochę nakręcić. No. Możesz trójkę dać, bo to jest... To wiem, tylko sobie na razie chcę wyczuć, ile tu obrotów kierownicą jest, żeby tym jechać. Pompa paliwowa od wtedy, kiedy do mnie przyjechał, jeszcze jak go naprawialiśmy tam u tych ludzi, co go kupiłem, nie podawała, trzeba było go palić, stawiać bak na podszybiu, żeby w ogóle odpalił grawitacyjnie. Pompa nie podawała, dlatego trzeba było ją zdjąć. Okazało się, że w ogóle pływak, który jest tam, który popycha paliwo, jest dziurawy i nie działa. Dlatego udało mi się dorobić do Odzilla 131 ten pływak i wtedy zaczęło działać. Zapon trzeba było trochę też ustawić, cewkę zaponową było trzeba zmienić, bo była nieoryginalna i też była moim zdaniem za słaba do tego auta. No i tak naprawdę to jeszcze wymiana oleju w silniku i mamy w pełni sprawne auto, co prawda nie zawsze się udaje w takim ładnym stanie i w tak małej pracy wykonanej dostosować to auto do jazdy codziennej i do tego, żeby po miesiącu odpalało od strzała. Ale na szczęście mi się udało bez większych napraw silnika, ani innych napraw. Panie, a ile to pali? Podobno 50 litrów. Mało tym jeździmy, nie litrażuje się tego, bo w większości jedzie się na imprezę, to jest
kawałek terenu, ruch miejski, więc jest to niemiarodajne. Instrukcja podaje około 45 do 50 decymetrów sześciennych. Tak jak ja na pusto jeżdżę, to nie pali dużo, a nawet z obciążeniem jakimś z tyłu, jak na przykład ciągnik siodłowy i 10x10 przyczepa, pali więcej, ale to nie są jakieś ilości, które by ktoś mógł podejrzewać na ciężarówkę, która waży 5 ton, ma 5,5 litra silnik benzynowy, bo ja tutaj zalałem 60 litrów 3 miesiące temu. Jeżdżę co prawda raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, ale jeżdżę jednak w terenie i to jest hamowanie pod górkę, w dół, błoto i inne rzeczy i jak na razie cały czas mi pokazuje tyle samo licznik, a jest sprawny, bo go naprawiałem też. Pokazuje mi cały czas licznik połowę baku, więc nie ma to jakichś niesamowitych ilości paliwa, które wydawałoby się, że ta ciężarówka może spalić. Będziemy odkręcać zawory centralnego pompowania kół. Specjalny klucz jest do tego? Nie wiem, jak wygląda specjalny. Ten jest zrobiony z jakiegoś zestawu za parę złotych marketowego. Kwadracik siódemka. Mamy na każdym kole taki zestaw, który wychodzi tutaj, wychodzi. Tutaj jest pompa, która podaje do każdego koła. Z tego koła mamy tutaj sterowanie. To jest starsza wersja, które tylko one miały tam chyba pierwsze 3 lata produkcji. Sterowanie każdego oddzielnego koła. Odkręcamy tutaj zaworek, który udostępnia nam pompowanie koła, każdego koła, które sobie odkręcimy. Po co trzeba to robić za każdym razem? Nie mogą być te zawory bez przerwy otwarte? Mądre radzieckie instrukcje głoszą, żeby nie jeździć przy otwartych. Zapewne chodzi o jakieś zużycie uszczelek, tych simmeringów, które uszczelniają doprowadzenie powietrza przez półośkę. Powiedz mi, na jakim ciśnieniu drogowo jedzie się takim zimem? Powyżej 3 atmosfer, 3-3,5. A w takie warunki terenowe na piasku do jakiego ciśnienia schodzimy? Można zejść nawet do 0,5, w zależności od obciążenia. Zejście poniżej 0,5 grozi zdjęciem opony, także nie poleca się. Tu oczywiście mamy koła dętkowe. Tak, niektórzy nie wiedzą, co to jest. Już jest 0,65. Tu jest ciśnienie w zbiorniku głównym. A tutaj możemy pokazać, że tak się daje na neutral, a tak się dopompowuje, czyli łączymy z tym zbiornikiem wtedy. Jednak wypuszczamy. Czyli stosunkowo proste w obsłudze. Tak, jak najbardziej. Tutaj mamy przedni napęd dołączany, razem z tym dołącza się nam od razu, możemy dołączyć sam przedni napęd i tutaj możemy też dołączyć reduktor, oczywiście też z przednim napędem jak w każdej terenówce. Tutaj mamy, odkręcamy, mamy sprzęgło do przodu, to jest wciąganie wyciągarki, do tyłu to jest wyciąganie liny, ssanie, ręczny gaz, światła, które też oczywiście działają. No gaz, hamulce pneumatyczne, jak słychać, sprzęgło długie, no i to chyba by było na tyle. Jest wykrzyż tylnych osi, blokady by się tu przydały. Dlaczego tu nie ma blokad tylnych mostów? Tak naprawdę nie wiem. Jak jeszcze nie miałem tego ZIŁA, myślałem, że w środku gdzieś w dywsze są, idą funkcje jakieś od CPK, które będą przeszkadzały włożenie blokady mostu. Tutaj nie wiem, tutaj widzę, że po prostu idzie rurka na górze
i jedynie gdzie jest wchodzenie w zwrotnicę czy w piastę, to jest tylko tutaj, więc jakby nie widzę większych przeszkód, żeby wsadzić blokadę mostu. Co prawda można sobie zaspawać dyfer, ale czy przy aucie, które ma prawie 70 lat, jest warto, to nie sądzę. A jak z wytrzymałością tego układu napędowego? Zdarzają się jakieś awarie półosiek, czy to jest raczej takie pancerne i dożywotnie? Myślę, że jest niezniszczalne. Myślę, że nie wiem, co by trzeba było robić, żeby naprawdę zerwać, tak samo jak w starze 60, czy w jakichś tak naprawdę innych tych ciężarówkach. Co prawda star podobno przy obciążeniach mocnych, jak się go mocno obciąży i ma jakiś mocniejszy silnik i szarpie się ze sprzęgła, podobno się zdarzały sytuacje pęknięcia półosiek. Co prawda to są jakieś pojedyncze rzeczy, ale myślę, że ZIL ma jeszcze mocniejszy ten układ napędowy, bo co prawda moim zdaniem rosyjskie ciężarówki są dosyć bardziej toporne, więc myślę, że urwać tutaj coś, jak na przykład w Patrolu czy w Samuraju, to jest naprawdę, może nawet graniczyć z cudem. Nie wiem, co by trzeba było się ciągać z czołgiem na asfalcie i szarpać z drugiego biegu na ze sprzęgła i te też sądzę, że jedyne co, to by się uślizgały opony, a zerwać tutaj półośkę to jest naprawdę ciężko. Jazda z tym ZIL-em jest naprawdę ciekawym przeżyciem, bo to nie jest taka ciężarówka, która sprawia wrażenie współczesnej. Ona w ogóle nie sprawia takiego wrażenia, bo ona w ogóle nie jest współczesna. To jest fajny pojazd, żeby go pokazać. To jest dwuosobowe siedzenie, prawda? Tak. W ogóle ta kabina tego ZIL-a, ona przypomina trochę takie amerykańskie pick-upy z lat 50. One były podobnej wielkości. Po prostu, jeśli by tą kabinę postawić na ramię... Przerobię go na Hot Roda. No dużo takich ZIL-ów zginęło jako Hot Rody, nie? Tak, tak. Bo ta kabina taka jest. Ale jest piękna. Nie, jest to jedna z najładniejszych... ciężarówki w zasadzie. Jedna z najładniejszych takich starych ciężarówek, takich klasycznych. Ale już zupełnie niewspółczesna w użytkowaniu. To na pewno trzeba lubić. I bardzo lubić, bo jak myślę, jak ktoś się przesiądzie z nowoczesnych ciężarówek, nawet takich jak Star 744, jak ty miałeś, Patryk, to myślę, że ciężko jest też się przesiąść. To naprawdę trzeba lubić, żeby wsiadać w ciężarówkę, która jest dosyć toporna, bo trzeba uważać, żeby ci nie zgasła, bo jest jednak ciężka i ten silnik trzeba wyżej kręcić. No to teraz wejdziesz w tor? Nie, chyba nie, co wejść? Powiem ci, że naprawdę siłownia z tego jest. No nie byłoby to reklamą sprzedaży tego samochodu obecnie. Dobra. Dawaj przez tą kępę. Świetnie. Staram się tylko... Dobra. No i ciśnij. Nie zmienisz już biegu. No i też trzeba być moim zdaniem dosyć silnym, żeby przede wszystkim kręcić kierownicą, gdy się chce gdzieś wykręcić, czyli w miejscu albo po prostu jak się na działce gdzieś kręci, ale tak samo nie działa za lekko ta kierownica, jak nawet się jedzie, więc to jest też dość ciężkie i na pewno to trzeba lubić, jak na przykład sprzęgło, które też nie działa jakoś bardzo lekko. I tak naprawdę najbardziej tutaj nowoczesną rzeczą, którą jest i która lekko działa, to są hamulce, bo hamulce działają bardzo delikatnie i bardzo lekko, więc to jest największy plus tego auta. Skąd masz tak dużą wiedzę i skąd wiedziałeś w ogóle, jak sobie poradzić z tym pojazdem? Wiele rzeczy tak naprawdę też nie wiedziałem, jak na przykład z pompą paliwa, to pompa paliwa pomagał mi ojciec z włożeniem albo nawet z wyjęciem, bo jest łyżka od pompy paliwa, która wchodzi ciężko nam od popychania silnika. Wcześniejsze rzeczy, które wiem, żeby robić coś przy tym silniku, wiem od parunastu lat, które ojciec mnie uczył przy motoryzacji. I przy tym też, że lubię to robić i jakby sam czytam i jakby oglądałem się tysiące filmów o tym samochodzie na YouTubie. Siedziałem nocami jeszcze zanim w ogóle miałem dobre plany, pieniądze, żeby kupić to auto, to już siedziałem na YouTubie, żeby oglądać, jak w ogóle to działa, jak to jeździ i z czym to się je. Co prawda to też dużo nie dało, bo jak włączać CPK, szczególnie, że to są pierwsze wersje tego auta, które miały inaczej rozwiązane działanie tego CPK, musiałem sam do tego dojść. Ogólnie też dużo wiedzy jakby
samo i mechanicznej, nie związanej jakby konkretnie z tym autem, bo mógł mi ojciec, ale też dużo, myślę, też sobie sam poradziłem na przestrzeni wielu lat praktyk. Przyznam szczerze, mam ogromny szacunek do tego chłopaka, bo on ma dopiero 15 lat, a jego taka praktyczna wiedza mechaniczna jest niesamowicie ogromna i myślę, że ma kupę szczęścia, że ma takiego ojca, który przekazał mu całą tą wiedzę i przy okazji pozwala mu realizować się w takiej pasji. Jest to naprawdę fajne w życiu, że czasem po prostu można realizować się w życiu, można w wieku 15 lat naprawić starą, poradziecką ciężarówkę i czerpać z tego ogrom frajdy i satysfakcji. I życzę mu dużo więcej fajnych, ambitnych projektów w życiu, bo myślę, że jeśli on teraz w wieku 15 lat robi takie rzeczy, to naprawdę fajne życie go czeka w przyszłości.